Znowu nic. Już nawet nie ma tego gnoju czym wywozić. Może po staremu dać klapsa w tyłek? Przeszkadzasz. Poczekaj jeszcze chwilę. Rusza się. Odruchy? Bezwarunkowe w normie. Budzi się. Zatkaj mu gębę. Czym? Wszystko jedno, tam leży gazeta. Zegnij i wsadź. Gówno wyszło, przenoszony. Inteligencja pewnie poniżej 60. Co zrobić z matrycą? Żyje? Tak, wygląda nieźle. Nie zapomnij wyjąć gazety, gotów nam się udusić. O cholera, zapomniałem jej przeczytać. To była moja gazeta. Jutro sprawdzę obydwu. W 1941 roku, po atomowym kataklizmie, wśród społeczeństwa, którego przetrwanie biologiczne było poważnie zagrożone, zaczęły szerzyć się pogłoski o pojawieniu się sztucznie produkowanych ludzi. Jednym ze źródeł tych plotek była prawdopodobnie archaiczna legenda o człowieku wypalonym z gliny, który ożył dzięki włożeniu w usta kartki z magiczną formułą. Utrzymujące się jeszcze po dziś dzień przekonania, że tego rodzaju eksperymenty mogły stanowić element programu rekonstrukcji ludzkości, są oczywistym zabobonem. Kiedy pan ostatnio leczył oczy? Co razi pana? My tu mamy listę pacjentów doktora Vassory, tego okulisty, i pan jest na tej liście. To niemożliwe, ja nie znam doktora Vassory. Nie gadaj bzdur, dobrze wiesz, że Vassory nie żyje. Podpisz to. Co to jest? Oświadczenie. Niech mnie pan zrozumie, ja nigdy nie byłem doktora Vassory, jestem czy zdrowy. Jesteś naiwny, czy ty sobie nie zdajesz sprawy z tego, gdzie się znajdujesz? Dobrze. Więc pan nazywa się Pernat. Tak, ja chcę dopomóc śledztwu, ale nie wiem jak. No wie pan. No to jest jeden sposób. Proszę pana, ja nie wiem, jakich mam udzielać odpowiedzi. Przecież wy wiecie o wiele więcej o mnie niż ja sam. Każdy wie więcej. Ja nie znam sąsiadów i wy wiecie o tym. Pan mnie pytał o imię mojego ojca. Ja po prostu nie wiem. Panie, pan od 30 lat mieszka w tej samej kamienicy. Mówi pan płynnie, poprawnym językiem. Jest pan normalnym obywatelem i siedzi pan teraz przede mną. Jest pan do cholery, czy pana nie ma, Pernat? Pracuję. Zrozum to. Obok ciebie zginął człowiek. On był bardzo potrzebny ludziom. Innym ludziom. To był lekarz. Dociera to do ciebie? I w tym kontekście twoje nie wiem, nie znam, nabiera zupełnie innego znaczenia. Potrzebna ci? Nie, może wziąć. A jak ci idzie? Dement. Ja chcę pomóc śledztwu, ale nie wiem, jak mam odpowiadać na pytania. Wy więcej wiecie niż ja sam. Dobra, zacznij od początku. Jak się nazywasz? Znaleziono u doktora Vassory. Tkwiło w jego krtani. Nieporęczne narzędzie, prawda? A jednak tym go ktoś zamordował. Co pan powie o tym? Po prostu jako sąsiad. Ja pracuję w płycie cynkowej albo miedzianej, no albo wytrawiam kwasem, albo graweruję. Gówno prawda! Piętro niżej od ciebie ginie człowiek, doktor Vassory, najlepszy specjalista od zaćmy, leczył ludzi, rozumiesz? I w tej sytuacji twoje nie wiem nabiera innego znaczenia, panie Pernat. Moje nie wiem jest inne, bo ja naprawdę nic nie wiem.
Ja widzę, że pan nie chwyta. Pan stąd wyjdzie. Pan będzie dalej funkcjonował. Ale pan nam nie chce pomóc, Pernat, i to jest bardzo przykre. A co pan ostatnio tworzy? Mam zamówienie na miedziolet. Dalej, niech pan mówi. Otóż przenoszę rysunek na płytę i powiększam go. Czym? Co? Czym pan to robi? Rylcem. A skaleczył się pan kiedyś przy tej robocie? No, czasem zdarza się, że rylec może zeskoczyć i skaleczy w palec, ale nie groźnie. Nie groźnie. A w szyję pan się kiedyś skaleczył? Nie. Nie, nie skaleczyłem. Ja nikomu nic nie zrobiłem. Dobra, dobra. A co jest na tym obrazku, który pan teraz robi? Człowiek. Wiszący. Powieszony? Nie. Wygląda to tak, jakby go chcieli ukrzyżować, ale zdążyli tylko przyłapać za jedną nogę. I co? I odpadł. Wisi do góry nogami, przymocowany tylko za jedną nogę. Co pan tu bzdury opowiada? Pan się pytał. No i dobrze. Rzeczy pan ma w przechowalni? Pan to bierze. Może pan iść? Tak po prostu? Czego? Przepraszam pana. Pan odbiera czy zdaje? Wychodzę. Co mi pan daje? Nie umie pan czytać? Numer i symbol. GZ565. To poczekaj pan tam. Nie wchodź pan tu. Tak jest. O? No dawaj pan numerek. Ale zaraz. Mój był inny. Pokaż pan numer. Numer i symbol się zgadza, czego pan chce. Ale to nie mój. Na pana miejscu przymierzyłbym. Reklamacja może potrwać. No ale... No... Co mam z tym zrobić? Mam w tym wyjść? Jeżeli pan w ogóle chce stąd wyjść, niech pan lepiej idzie. Panowie! Przepraszam. Zgubiliście okulary. Mam rację. Dobrze zrobiłem, prawda? Tak należało zrobić, prawda? Stój! Zaczekaj! Miałem papierosy i zapałki. Płacz nie mój. Chociaż niedawno mi takim kradli. Papierosy te same.
Gdzie są zapałki? Gdzie są zapałki? Dlaczego zabrałeś mi moje zapałki? Musiałeś mi ukraść moje zapałki. Mogę panu dać inne. To jest pana płaszcz? Nie wiem, nigdy nie lubiłem chodzić w płaszczu. Przypalić panu? Nie przypalić? Nie, dziękuję, ja nie palę. Ja tylko noszę. Czasami ktoś w nocy potrzebuje, to pijaga, to wariat. Nie, ja nie palę. Nie mogę palić, palenie bardzo mi szkodzi. To co? Odda mi pan moje zapałki? Dziękuję. Ja nie jestem pijak ani wariat. A ciebie znam. Znam ten płaszcz. Mówili mi, że już nie żyjesz. Że jesteś ślepy. Czy ty wiesz, co to jest katarakta? Zaćma? Lekarze zabijają ludzi. Rozumiesz? Lekarze zabijają ludzi, więc zabić wszystkich lekarzy. Słuchaj, ludzie są bezwolni. Zobacz, jak te gazety na wietrze kręcą się tylko w kółko. Jedna drugą goni. Nie wiadomo, która jest pierwsza, która ostatnia. A my nie tylko głupiejemy i mądrzejemy. Głupiejemy i mądrzejemy. Bezzębni, bezwolni. I tylko się boimy. W kółko wszystkiego się boimy. A ty co? Myślisz, że jesteś poza tym? Że jesteś taki święty? Tu. Ja idę w tamtą stronę, a ty? Do siebie. Ja wiem, do kogo ty idziesz. Idziesz do niego. Musisz w końcu do niego dojść. Ale pamiętaj. To zbrodniarz. A kto to jest? Co on zrobił? Napłodził dzieci! Napłodził dzieci! Nie, nie, proszę pani, ja naprawdę nie. Ja tylko dla brata. Widzi pani? Ociemniałe. Takie kalectwo. Więc gdyby pani mogła... My naprawdę nie chcemy razem. Tylko brat. A skąd wiesz, że będę mu się podobała? Przecież zupełnie ślepy. Na pewno będzie dobrze, proszę pani. Na pewno będzie dobrze. Ja mu potem opiszę, jak pani wygląda. Podobałaby się mu pani. Ja mu dokładnie opowiem. Dobra. Ale to będzie drożej kosztowało. Drożej? A? Dlaczego? Perfumy kosztują. Perfumy? A po co? Jakiś ślepy, to niech mu przynajmniej pachnie, nie? Jasne. A dużo drożej? Bo ja wiem. Jakieś 50 florenów. Co, jak nie chcecie, to ja nie muszę. Nie, nie. Proszę pani, brat się zgadza. To znaczy, my się zgadzamy. Tylko czy ja mógłbym wejść do środka, być przy tym? Podnieca cię to? Nie, nie, proszę pani, to nie to, nie tak. Tylko potem... To jest dla nas dużo pieniędzy. A on potem chce, lubi, jak ja mu potem opowiadam. I to po wiele razy. No dobra, to chodźcie.
Zaczekaj. No? Czekałem na ciebie. Na mnie? Tak. Po co? Nie obawiaj się. Przyniosłem ci coś. Ja nie potrzebuję niczego. Wierzysz w to, co mówisz? To jest dla ciebie. Mam ci to dać. Co to jest? Ludzie. Miliardy ludzi. Nie powinienem tego wziąć. Ty już to masz. Przecież jesteś żywy. Po prostu wypuściliście go. To był przypadek, no. Po prostu pomyłka. Person jest przeciążony pracą. Pomyłka, ale to się już więcej nie powtórzy. Wydałem specjalne zalecenia. Znakowanie kartkami zastąpimy tatuażem. Tak, to znaczy, że on, jakże mu tam, Pernat, chodzi teraz sobie tak po mieście. Może sformułujemy to inaczej. Nowy Pernat wrócił tam, gdzie żył Pernat Wzór. A przynajmniej jest do niego podobny. Fizycznie tak. Psychicznie wykazuje pewne różnice spowodowane obniżoną samoświadomością. Robiliśmy oczywiście badania porównawcze. A co zrobiliście z wzorem Pernata? Po wykorzystaniu likwidujemy. To znaczy? Już go nie ma. Osobiście nadzorowałem likwidację. Tak, tak przy okazji, to kim był tam ten wzór Pernata? Czy to istotne? Wzięto go z jakiegoś więzienia, może był świętym, może zbrodniarzem. Przepraszam. No! A, to ty. Przepraszam, czyś ty zwariował? Co, ty mnie nie poznajesz? Nie. To znaczy tak. Wypuścili cię. Ale ja... No co no? Ty. Ty się coś zmieniłeś. Coś jest nie tak, ty. Oni pytali mnie. O coś, ale nie potrafiłem im odpowiedzieć. Ty znałaś go lepiej? Kogo, o czym ty mówisz? Doktora Vasory, okulistę. Ciągle o niego pytali. Co ja mam z tym wspólnego? Ten zabity. Ty się naprawdę zmieniłeś. Coś w tobie nie jest tak. Ty jesteś jakiś inny. Dlaczego miałabym znać tego doktora? Ty mieszkałaś obok niego. Na tym samym piętrze. Tak? Dlaczego kłamiesz? Chodzi ci o ten pokój, że mam większe mieszkanie? Mam do niego prawo. Tu! To było tu. Tu jest świeże. Odwal się, dobra? Odwal się. No czego chcesz? Wszystko jest załatwione formalnie. Mam do niego prawo.
Wynieśli wszystkie meble, miało stać puste? Należy do mnie. No leć, naskarż, możesz mnie podać wszędzie. Ale to jest... Tyś mnie źle zrozumiała. Ja, ten doktor, ja go nie znałem. Bardzo mało pamiętam, prawie zupełnie nie pamiętam. Chciałbym, żebyś mi... Coś się w tobie zmieniło. Wczoraj spotkałem twojego brata i on mi mówił o lekarzach. Ty proszę cię, odwal się od mojego brata, rozumiesz? Ty wiesz, że on jest chory, jest bardziej nieszczęśliwy od nas wszystkich, rozumiesz? Proszę, leć, zrób z niego mordercę, on nie mógł nikogo zabić. Nikogo nie zabił, rozumiesz? Już wiem, co się w tobie zmieniło. Ty nie masz okularów. Przepraszam. Poproszę kilo ziemniaków. Poproszę kilo ziemniaków. Panie się coś stało? Nie. Pan mi kogoś... Przepraszam, już daję. Córeczko moja, musisz mi to dać. Ja muszę mieć pieniądze. Zrozum chcą mi zabrać moją książkę. Zastawiłem ją w lombardzie. Daj mi chociaż część, ile masz. Ja nie mam, dobrze wiesz, że nie mam. Ale jak to nie masz? Błagam cię, zrozum, to jest moja książka. Musisz mi dać pieniądze. Zrozum, ja nie mam pieniędzy. Jak to nie masz? Daj część, daj co masz. Ojciec cię prosi. Dziecko, błagam cię, muszę wykupić tę książkę. Ty mnie oszukujesz? Chowasz pieniądze przede mną? Chowasz pieniądze w te martwe ciała? A moja książka? Gdzie jeszcze masz? Gdzie jeszcze zaszyłaś? Ojcze, nie rób tego! Muszę mieć pieniądze. Na książkę. Niech się pan uspokoi. Wyjdźmy stąd. Pan krzywdzi swoją córkę. Raz, dwa! Raz, dwa! Raz, dwa! Raz, dwa! Wyżej! Raz, dwa! Raz, dwa! Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Powiedz, co? To. Pan nie ma racji, pana córka. Nie mam? Kto ty jesteś? Powiedz. Przez ciebie nie ma. Znam takich. Ty jesteś pustą, glinianą skorupą. Ciebie nie ma. Czego powiedz. Pan chce? Czego ja chcę? Ty, powiedz mi, dlaczego ty wszystkich okłamujesz? Ale... Tam w środku masz pewnie siano. Jesteś pan pustą, glinianą skorupą. Pustą, przyznaj. Niech mi pan da spokój. Ja mam dać, jeżeli jesteś. To chodź, chodź ze mną do kościoła. Udowodnij, że jesteś tu, teraz. Chodź, mam pieniądze, zapłacę. A do chodź, jakiego? Chodź ze mną do kościoła. Do kościoła, przecież to do jest... Do jakiego? To jest kościół przemienienia. Przecież to jest kino. Nie, to jest kościół przemienienia. Pańskiego, ty gliniany zakalcu. Tylko tu możesz wyspowiadać się ze swoich snów. Chodź ze mną no nie, do kościoła. Mi... Do kościoła. Raz, dwa. Pamiętaj, szczęście jest twoim obowiązkiem. Jeśli zmęczyło cię twoje dotychczasowe oblicze, nowoczesna technika medyczna pomoże ci w rozwiązaniu zasadniczych problemów. Czekamy na ciebie.
Pamiętaj, szczęście twoim obowiązkiem. Liczymy na ciebie. Proszę pani, ja zaraz wyjdę, zapłacę za wszystko. O, panie Pernat, pomóż pan ciężkie, sam nie dam rady. Ale... mamy tu wziąć? A bierz pan, gdzie pan chce. Wezmę z tego rogu. No bierz pan. No. Pernat! Pernat, ty z nim? Więc jednak do niego przeżyć. Musiałeś mu się poddać, właśnie ty! Przecież uprzedzałem cię, że to zbrodnie. Zna się pan na zegarkach? Pernat, ja od małego boję się spojrzeć mu w oczy, rozumiesz? Pan mnie nie słucha. Właśnie na ojcu! Rozumiesz? To pański syn? Z obrzydzenia, ze wstydu! Teraz zreperuje mi pan zegarek. Poznajcie się, to jest właśnie mój tatuś. Poznajcie się, przedstawiam ci mojego ojca. Pan Pernat, mój tatuś. Ojcze, mój dobroczyńco! Dzięki tobie mam ten wspaniały płaszcz! Dziękuję ci, mój łaskawy ojcze. Ja, twój syn... Patrzcie pan przed siebie. Dziękuję! Rozwali mi pan pies! Pernat, widzisz ten płaszcz? Jest prawie taki sam jak twój! To dar od mojego ojca! Tatosiu! Rozina! Tatosiu! Weź go, no! Chyba się nie gniewasz, że nie biorę od ciebie pieniędzy, weź co? Go, zrób coś, no! Bezmyślny rozpłodowcze! Słyszysz mnie? To ja! Wspaniały ojcze! Wielki prokuratorze! Ty stwórco nieświadomych lajek! To ja! Jeden z twoich nieudanych dworów! Słyszysz mnie? Bezmyślny rozpłodowcze! Słyszysz mnie? To ja! Twój syn! No nie, jeźdź pan. To jeszcze parę kroków. No, to. No co? Czego jeszcze? Pan mówił mi o zegarku.
Pan go zreperuje. Pan ma zgrabne ręce. Bardzo zgrabne ręce. A co mu jest? Chodzi. Chodzi, ale do tyłu. Wie pan, te wskazówki, które idą tak szybko do przodu, to taka... Ta mała, która tak chodzi wolno, że ruchu zauważyć nie można, to chodzi do tyłu. Przestał pan nosić okulary, a nic pan nie widzi. Zegarek jest zepsuty. Naprawi pan. Jeżeli będę umiał. Nauczy się pan. Pan podobno jest bardzo zdolny. Ile pan ma w ramionach? Co? Jak to w ramionach? No, szerokość ramion w centymetrach. No i ile pan ma? Ale co to panu? No tak po prostu pytam się, no. Mieliśmy stworzyć nowy, lepszy, odporniejszy gatunek ludzi. I Pernat jest bliski tym założeniu. Pozwólcie mu normalnie żyć. Nie można go traktować jak doświadczalnego szczura. Pozwólcie mu normalnie żyć. Po co te hasła? Pernat to seria próbna, informacyjna, przedwcześnie wypuszczona na rynek. Nie znamy dokładnie jego właściwości. Mamy pełne prawo uważać go za egzemplarz testowy. Ale to jest testy, no takie jak dla szczurów, ta? Labirynt na końcu cukier. Przecież to jest człowiek. A skąd masz tę pewność? Pan się nie boi. Ja służbowo. Sprawdzam przewody kominowe. To u pana jest ten piec? Jaki? Jaki? Jaki piec? Ten? Co pan żartuje? O piec się pytam, duży piec. Nie, to jest całe moje mieszkanie. Pan widzi, ja nie mam żadnego innego pieca. To skontowali do czorta. Pan jest jedynym lokatorem na poddaszu. Tak. Innych nie ma? No, pan widzi, nie byłoby nawet miejsca na drugi pokój. Ha. Ale gdzieś to musi być. Na ostatnim piętrze taki duży piec, taki jak do chleba. Ale pan widzi, nie ma. Ha, może widzę, a może nie widzę. A pan niby co? Artysta? Ha, ha. Ja pracuję. Tak. I na boku glinkę pan wypala. Artystyczne drobiazgi. Powiedziałem panu, że nie mam nic takiego. Może to Holtrum. On kupił niedawno taki duży piec. Holtrum? To administrator, mieszka na parterze. Panie kochany, na parterze? Przecież powiedziałem wyraźnie. Idzie z tego poziomu. Ja się nie wtrącam. Spali pan cały dom. Przepraszam. Panie Pernat, co to pan? Brata zameldował? A mnie? Nie łaska było powiadomić? Nie, jakiego brata? Pan żartuje. Nie rób pan ze mnie durnia. Dostałem nową książkę meldunkową. Jak byk stoi, dwóch Pernatów. To na pewno nieporozumienie. Podpiszmy pan tutaj. A to co? Wezwanie na kontrolę zębów. Podpisuj pan. Ale nie. Ja mam zdrowe zęby. Może pan ma i zdrowe, ale w rejestrze pisze, że pan masz sztuczną szczękę. No, podpisuj pan tutaj. I tu też. Ale zaraz, jak to? Przecież nie będę latał i szukał drugiego Pernata, nie? Aha, jeszcze jedno. Panie, czy ja mam pies, czy nie? To pański zaschrany interes. Drożyna, idziemy. Przepraszam.
Ona mi tylko pomaga. Przyszedłem do pani. Czy przyniósł pan lalkę do naprawy? Nie, chciałbym zabrać panią stąd, choć na krótko. Nie, ja nie mogę teraz, ja... Proszę muszę... panią, choć na chwilę. Nie. Nie. O, nazwiska właścicieli wypisuje pani tutaj? Nikt nie zagląda pod peruki. Chodźmy stąd. Nie, ja nie mogę naprawdę, nie teraz, ja muszę... Co pani musi? Ojciec musi wykupić książkę. Ja muszę mieć pieniądze. To jest jedyna rzecz, która go trzyma przy życiu. On ją musi wykupić. Pożyczę pani. Nie. Wtedy to pan włożył te pieniądze? Nie. Musiały być w środku zaszyte. Pan mnie okłamuje. Nie, naprawdę, ja mogę pani pożyczyć. Ja nie mogę brać od pana pieniędzy. Pożyczę pani, tylko muszę po nie iść do domu. Ile pani potrzebuje? 200 florenów. Przyniosę je pani. Proszę bardzo, przyniosłem. Niech pan wejdzie. Tam jest ojciec. Proszę nie mówić, że pożyczam je od pana. Kto tam przyszedł, córeczko? Nawet nie wiem, jak się pan nazywa. Jak ja się nazywam? Bernard. Co to jest? Co to za pieniądze? Córeczko. Pan Bernard pożyczył. Będziesz mógł wykupić swoją książkę. Chodź no tu na chwilę. Co ty się sprzedajesz? Dla mnie, dla swego ojca. Nieprawda, ojcze, niczego nie było. Pan Bernard sam. Ona się sprzedaje, tak? Nie. Co nie? Proszę pana, to nie tak. A jak? Oszukujecie mnie, tak? Ja pożyczam. Pożyczam? A kto teraz pożycza? Pana córka powiedziała, że to jest bardzo ważne dla pana. To ty jesteś taki dobry? Popatrz, ja myślałem, że ciebie nie ma, że jesteś pusty. To ty jesteś zupełnie inny. Jesteś dobry. Niech pan przestanie. Ja wiem, zobacz, ja ci ją przyniosę. Moja książka, ona ci pomoże. Ja wiem, ty jej potrzebujesz. Moja książka, chodź. Musimy ją odebrać, moją książkę. No chodź. Uważam, że ograniczenie się do obserwacji jest niewystarczające. Kropka. Zwłaszcza wobec faktu, że jeden z naszych współpracowników nadzorujących Bernata uległ wypadkowi w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Kropka. Nie za szybko dyktuję? W trosce o dalszy szybki postęp prac postuluję rozszerzenie programu badań i testów. A. W zakresie psychospołecznym. B. W zakresie fizjologiczno-medycznym. Kropka. I teraz proszę rozstrzelonym drukiem. Prace te należy rozpocząć od kontrolnego badania laboratoryjnego. Kropka.
Kto z wezwaniem na kontrolę zębów? Nazwisko. Bernard. Ja miałem się zgłosić do kontroli zębów. Pan pokaże zęby. A co, bolą pana zęby? O, myślę, że mam zdrowe zęby. Ja też tak myślę. Wyglądają na zdrowe. Niech pan otworzy lewe oko. A ja wiem przyjść na kontrolę zębów. Pan otworzył prawe oko. Niech pan otworzy lewe. Lewe, lewe. O, szerzej proszę. Sam pan powiedział. Panie, przecież pan ma zdrowe zęby. O co panu chodzi? Teraz dobrze, dobrze. Ma pan poczucie światła? I dobrze, że pan przyszedł, kochany. Zdrowie trzeba kontrolować. Mnie się wydaje, że ma pan zaczątki katarakty. Bardzo proszę pana, słusznie, że pan przyszedł. Ma pan dużo szczęścia. Katarakta wcześniej rozpoznana daje dobre rokowania w leczeniu, wie pan. Prawe oko proszę teraz tutaj. No jest, jest jak łuska. Katarakta. Panie, jak pan tu wszedł? Przecież pan powinien być zupełnie ślepy. Siostro, proszę przytrzymać głowę pacjenta. Mały zabieg, proszę pana. Muszę się upewnić. To będzie trochę boleć. Niech się pan nie martwi, dostanie pan zwolnienie. Po zabiegu może mieć pan zaburzenia widzenia. Mordeczka, mordeczka. Jest to. Siedź, syneczku, siedź i musisz jeść. Dużo jeść. Czemu pan mnie stąd wypuści? Ty nie widzisz samego siebie, no to skąd możesz wiedzieć, kim jesteś? Musisz jeść. Dużo jeść. Czemu? Jest. Czemu pan mnie nie zaprowadzi do domu? Przecież ty nie widzisz. To nie wiesz, gdzie mieszkasz. No, jedz. Masz. Jak mnie pan wypuści? Jedz, 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 jedz. Jedz, no. A to? Co to jest? Ja wiem. No i co mi z tego, że pan wie? Miał pan trutkę wysypywać gołębią na dach. Podwórko mi obsrywają. Panie Holtrum. No, co? Nie po to dałem, żeby leżało. Pan mieszka na poddaszu. Nie, ja nie będę co dzień właził na górę. Ja to zrobię. No, tylko uważaj pan. Rób pan to ostrożnie, w rękawiczkach. Ziarno zatrute. Może się pan sam podtruć. Przepraszam. Zegarek mi pan zreperował? Ja? Przecież widzę, że nawet go pan nie otworzył. Co pan robi? Co nie widzi pan? Nie, że.
Dlaczego? Ankieta. Typowe miary. A. Podnieś pan ręce. I pokaż pan dowód. Po co? Numer mi potrzebny. Może pan przepisać z książki meldunkowej? To znaczy, że nie ma pan dowodu. Nie, ja tylko poszukam i przyniosę panu na dół. Do jutra, panie Pernat. Ma pan czas poszukać? Do jutra musi się znaleźć. Do jutra! Rozumiemy się, panie Pernat. Naprawdę, nie odebrałem. Ale przepustkę na rzeczy pan wtedy dostał. Ubranie odebrałem. A po co pan kłamie? Pan zgubił dowód, tylko że tego nie załatwia się u nas. Rzeczy, ubranie odebrałem, dowód tu został, on musi tutaj gdzieś być. A pan się nazywa? Co pan się wstydzi własnego nazwiska? Pan wie! Pan się źle czuje. Nie, nie, nie. Przepraszam. Więc jak pan się nazywa? Pernat. A pan zmienił nazwisko? Nie. A coś pan kręci, bo jak pan tu był ostatnim razem, to wydawało mi się, że pan się zupełnie inaczej nazywa. Myli się pan. A teraz pan chce ode mnie dowodu na nazwisko Pernat. Tak. No to kompletnie nie rozumiem, dlaczego pan chce mieć dowód na nie swoje nazwisko? Przecież pan mnie przesłuchiwał i pan mnie wypuścił. Chciałbym odebrać ten dowód. No ja pamiętam, myśmy rozmawiali kilka godzin nawet, między innymi na temat pańskiej tożsamości, ale o ile sobie przypominam, nie doszliśmy do żadnych konstruktywnych rezultatów. Bardzo mi przykro, ale nie ma pana ani w rejestrze żywych, ani umarłych. Znaczy pańskiego nazwiska, panie Pernat. Czy pan sobie jeszcze czegoś życzy? Proszę pana, ja muszę mieć dowód. Bez dowodu nie istnieje. Panie, nie ze mną te sprawy się załatwia. Ja mam do czynienia tylko z przestępcami. Po drugie, jest już po godzinach, ja skończyłem urzędowanie. Mogę stąd wyjść? No tak samo jak pan wszedł, może pan wyjść. Jest pan wolnym człowiekiem, panie Pernat. Wyłaź! Mówiłem ci, że lekarze zabijają ludzi i mówiłem ci, lekarze to mordercy. A nie wierzyłeś mi. Ty mi nadal nie wierzysz. Możesz się śmiać. To moja stała modlitwa. Lekarze zabijają ludzi. Chodź, zobacz.
Wystarczy, żeby Lekukła wyjdzie na scenę i zacznie się użalać nad swoim losem, a wszyscy ludzie płaczą! A wiesz dlaczego? Sentymentalizm działa na kanalie. Zobacz. Widzisz tego faceta? Spójrz. No spójrz tam, widzisz tego faceta? Wiesz, co on by teraz najchętniej zrobił? Najchętniej włożyłby mi kij w dupę. Jak kukiełce. I tak podrygiwał. W lewo, w prawo. W lewo, w prawo. W lewo, w prawo. A myślisz, po co są teatry? Po co są teatry? Na co się tam ludzie tłoczą? Po co się pchają? Chcą się wzruszać. Chcą płakać. Chcą się uśląpać. Chcą się utwierdzić, że są bardziej ludzcy. Bardziej szczerzy od tych, którzy tam występują. Masz. Oddaj to mojemu ojcu. Proszę cię. Co to? Co to jest? Krew. To powinno na niego podziałać. Nasza krew. Jak to nasza? Właściwie nie nasza, to jest jego krew. Ona tylko płynie w moich żyłach, ale nie chcę jej, rozumiesz? Zwracam mu ją. Nie chcę tej krwi, zwracam mu ją. Oddasz tę krew? Powinien pan zabandażować rękę. Ja tu obliczyłem wszystko. Najmniejszy spadek tonu. On powinien zabrać ze sobą całą tę krew. Całą! Rozumiesz? Pod ziemię. Niech pan wie, że to powinno na niego podziałać. Byle tylko to dostał. Tylko patos jeszcze działa na takie psie nogi. Oddam pan. Błagam, proszę. Oddam pan. Dobrze. Dziękuję. Ale na pewno pan odda. Trzy, cztery. Dziękuję. Dziękuję. Psie nogi. Nigdy nie zostawiaj klucza w drzwiach. Synku, mogą cię zamknąć. Obiecałem ci i jestem. To jest ta książka? Miałeś ją tysiące razy w ręku. Ja? Tak, tutaj jest wszystko. Każda chwila, każde zdarzenie. Bardzo ładne. Bardzo ładnie, że robisz okładkę. Do mojej książki. Właściwie to nie jest moja książka. Ona jest tobie bardziej potrzebna. Tu jest odpowiedź, której tylko ty potrzebujesz. Co jest w tej książce? Cel. Nie rozumiem. Napisano wiele książek, w których dokładnie opisano, jak powstał człowiek, ale nigdzie nie napisano, po co, w jakim celu. W tej książce jest na to odpowiedź? Tak. Ona jest tylko dla ciebie. Jak może istnieć książka, w której odpowiedź przeznaczona jest tylko dla mnie? Każdy tu może znaleźć odpowiedź. Trzeba jedynie użyć odpowiednich samogłosek. Jeżeli się tego nie rozumie, jest się głupcem. Prawda? Klęczę przed tobą. To jednak ty jesteś aniołem, a ja diabłem. No, czego wy się go czepiacie? Że czegoś tam chce, że
że ma swoje własne ja? Jak wyglądałoby społeczeństwo złożone z takich pernatów indywidualistów? Przecież taki układ by się rozpadł, zniszczył. Tak, rozumiem. Zagrożenie społeczeństwa z powodu przerostów indywidualności. O czym my mówimy? O nas. Nie przesadzę, nie przesadzę. Pernat wcale tak bardzo nie ucierpiał. Wprost przeciwnie, wykazuje wzrost aktywności. No, jeszcze parę testów, wzrost świadomości i zbuntuje się. Co? Zbuntuje się. Co? Potrzebujesz czegoś? Zostawcie mnie. O, to ty. Pomóż mi. Ja? Co mam zrobić? Weź mnie. Może pójdziemy do kina? Czy ty wiesz, gdzie jest kino? Kino? Kino. Może pójdziemy do kina? No dobrze, to już chodźmy do kina. Zaprowadzę cię. Przepraszam cię, Pernat. Za co? Płakałam. To ludzkie. To pójdziemy do kina. To już lepiej chodźmy do kina. Dlaczego was ojciec nienawidzi? Ja i mój brat, widziałeś go. Po prostu jesteśmy ludźmi. Ale przecież jesteście jego dziećmi. No to co, ja jestem wybrakowana. A tobie się podoba? Tak. On chce doskonałości, uważa, że w nim jest za mało nas, rozumiesz? Ale co to znaczy? Kto może być wzorcem doskonałości? A wiesz, że ty mu się podobasz? Podpatruję cię, naprawdę. On chciałby wyglądać tak jak ty. Ale jak jestem jego ideałem? Ale nie, idioto, on tobą pogadza, że są ta twoja dobroć, uległość. Jego interesuje tylko twoja budowa, twój kształt, kształt twojego ciała. On uważa, mówi, że masz wygląd kulturalnego człowieka, rozumiesz? To znaczy, on chciałby co? Że chciałby stworzyć siebie samego w lepszej, piękniejszej wersji. Co to znaczy? No on, który płodzi takie egzemplarze jak ja, chciałby stworzyć coś wspaniałego. Podobam ci się? Tak. On jest szaleńcem, chce stworzyć życie. Jak? No jak to ten piec to wszystko? No jak to, ty nic nie rozumiesz? O czym ty właściwie mówisz? Słuchaj, to wszystko jedno, naprawdę, nie mówmy już o tym. Podobam ci się? O, tak. No to wspaniale, teraz jest mi dobrze. Pierwszy raz mnie ktoś bierze do kina. A to może tak zostać, nie musimy tam wracać. Jak to? Myślisz, że możemy na zawsze zostać tu w kinie? Ale tu nie jest kino. Jak to nie? To jest kino, to jest film. Zobacz, ludzie! 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 Zobacz, ludzie! Ludzie? Ludzie! Wierzysz, że oni naprawdę istnieją? No jak to nie widzisz, nie słyszysz? Chodźmy tam do nich! Chodźmy tam, idioto, chodźmy tam! Znaczy wiary na wosku nie ma i poczucia. Tu jest miejsce utajenia. To jest wszystko blade. Rozyna. Gdzie ty jesteś? Cicho ma być! Cicho ma być! Ten tłum jest zły, tam powinien być jakiś inny. Gdyby ten drugi tłum się zgubił. Co to znaczy tłum się zgubił? O,
Ojej, przepraszam bardzo. Taśma się zgubiła. Proszę, poszukajcie, ten tłum naprawdę jest zły. Tam musi być jakiś inny. Poszukać można. Przepraszam, pan nie widział dziewczyny, miała rude włosy. Pan widzi, że tutaj nikogo nie ma. Byliśmy tu obydwoje, ten tłum krzyczał. Pan chce mówić we mnie, żeście przyszli razem z tym tłumem, z tego ekranu? Nie, ten tłum... Ten tłum nie istnieje, to jest tylko taśma, proszę pana. Ach, więc to jest kino. Kino? Czegoś takiego nie ma, to jest telewizja. A ta dziewczyna miała rude włosy. Kino, dziewczyna, czego właściwie pan chce ode mnie? Pan chce mnie nawrócić? Nie, szukam dziewczyny, miała na imię Rozyna. Sekundę. Szukałam tej taśmy, proszę. Przepraszam. Nie ma. To nie widział pan jej? Proszę pana, tłum mi się zgubił. Pan tego nie rozumie? Pan mi z jakąś dziewczyną. Czego właściwie pan chce ode mnie? Z jakiego filmu pan się urwał? Z jakiej taśmy? Niech mnie pan teraz zostawi, ja teraz pracuję. No, to co robimy? Czekolady na wosku nie ma i poczucia. Tu jest miejsce utajenia, utajoni. Tu jest miejsce ulepienia, ulepioni. Rozpuszczenia, rozpuszczony. Zapalenia, zapalony. Przepraszam pana. Czy nie przychodziła tędy dziewczyna? Miała rude włosy. Co to? Pan się źle czuje. A co, chcesz mi pomóc? Nie, mogę zawezwać lekarza. Nie, to nie to. Jeżeli naprawdę chcesz mi pomóc, to podaj mi ten kapelusz. Widzisz, leży tak daleko. Nie mogę sięgnąć, zobacz. To? To wszystko? Co mogę zrobić dla pana? Wszystko? Przecież to jest najważniejsze. Ten kapelusz. A czym byłbym bez niego? Oddasz mi go? No widzisz. Od razu jest mi lepiej. A ty chodzisz z gołą głową. Zatoki, łysienie. Kim pan jest? Pochodzenie rzecz ważna, ale czy wszystko należy zaczynać od pieca? Ja jestem przodownikiem. Przodownikiem snu. Ta dziewczyna miała rude włosy. Nie widział pan jej? Majaczysz. Rude włosy? Przecież ty jesteś łysy. Chroń swoją głowę. Ojciec w każdej chwili może mnie potrzebować. Nie wiem, co by zrobił, gdyby mnie tutaj nie było. On teraz kończy swoją książkę. To wymówka. Miriam, ja widziałem tę książkę. Tam nic nie ma. To abstrakcja i pani dobrze o tym wie. Pan się tak o mnie troszczy. Co pani ojciec robił? Kiedy? Gdy był młodszy. Kiedy żyła moja matka? Był archiwistą, prowadził rejestry. Rejestry? Tak, rejestry zgonów i narodzin. Nie może pani żyć wyłącznie dla swojego ojca. On jest nieważny. A wie pan, co jest dla mnie ważne? Dary. Dary niespodziewane. Jestem podobna do swojej matki. Kiedy ona umarła? Dawno. Miała wyjść za mąż za Holtruma. Pani matka? Tak, ale na szczęście nie doszło do tego. To biedny człowiek. Holtrum? Kiedyś był inny. Kiedy byłam małą dziewczynką, często przychodziłam do niego, bawił się ze mną. Raz dał mi pierścionek.
Niepotrzebnie pan się mną zajmuje. Ja tu jestem szczęśliwa. Chcę wyjść stąd, razem z panią. Potem ona go znienawidziła. Ona? Tak, moja matka, rozumie pan. Gardził nią. Za to, że go kochała. A teraz, kiedy jego syn oszalał... Wyjdźmy stąd. Pójdziemy gdzieś dalej, gdzie indziej. Proszę. Pan wierzy, że można cokolwiek zmienić, od tak oderwać się od swojego przeznaczenia? Pani wierzy w abstrakcję. Ta książka, której nie ma, dary, których pani oczekuje, to są wszystko urojenia. A niech mi pan da dłoń. Po co? Chcę zobaczyć linię pańskiego życia, pana przyszłość. Umiem to robić. Pani w to wierzy, to jeszcze jedno urojenie. Pan się boi. Absurd. Więc niech mi pan da dłoń. Chodźmy stąd. Po co? Ja naprawdę jestem tu bardzo szczęśliwa. O. Czy to ma być dla mnie? Specjalnie dla mnie? To było twoje. To jest twoje. Możesz to zabrać. Mam to wziąć? Dziś jest twoja kolej. Nie jesteś jeden. Możesz wybierać. Więc mam prawo wyboru? Możesz tak myśleć. Jak szczur w labiryncie. Jak mrówka, która należy do mrowiska. To, co zrobiliście, panowie, nie spełniło założeń. Ten wasz pernat okazał się zwykłą pomyłką, waszą pomyłką. Skąd ta pewność? Z raportów o wynikach waszych prac. Tak. Tak, ale to były moje raporty, moje wnioski. Pańskie? Tak, być może. Pod koniec dnia proszę oddać wszystkie materiały tym oto panom. Zatrzymanie całego programu. To pociągnie za sobą nieobliczalne skutki. Społeczeństwo... Proszę pana, od interpretacji skutków moich decyzji ja jestem. A poza tym, czy pan naprawdę jest tak naiwny? Myśli pan, że tylko wasz zespół zajmuje się tym programem? No to dlaczego ja nie mogę razem z tamtymi? Zapewniam pana Pernat, z niego można jeszcze zrobić człowieka. Ale pan przecież otrzymał nowy temat. Bodajże przemysłowa hodowla karasi. A Pernat? Co z nim będzie? Pernat? Kto to jest Pernat? Niech się pan nie martwi. To już nie jest nasz problem. Myślę, że osoby kompetentne znajdą odpowiednie rozwiązanie. Panie Pernat, niech pan prędko zejdzie na dół. Oj, pan schodzi tak powoli. Ja miałam panu powtórzyć, ale ja wszystko zapomniałam. Pan Holtrum będzie zły. Ale czy pan na pewno dobrze naprawił ten zegarek? On na pewno będzie na mnie zły. Panie Holtrum, przyniosłem. Gdzie pan jest? Panie Holtrum, pański syn prosił. Ś-
Siedział na ziemi, trzymając butelkę z ciemną zawartością oznaczoną jako dowód. Numer to nie obchodzi pana. Obok leżało ciało Denata. Czy w tym fragmencie zgadzasz się z brzmieniem protokołu? Tak. No to dalej. Według ekspertyzy gęstym, ciemnym płynem była krew, która zarówno swoją grupą, jak i charakterystyką genetyczną odpowiadała krwi zabitego. To nie była jego krew. Bernat, obydwa jesteśmy dorośli, a tu jest ekspertyza. Ty dla tej odrobiny krwi zabiłeś człowieka? Zamordowałeś? Wiesz, ja widziałem różnych zboczeńców, ale takiego jak ty widzę pierwszy raz. Może ty jesteś honorowy dawca krwi? A może ty jesteś płatny dawca? Odpowiadaj, mów! To nie była jego krew, to była krew jego syna. Nie rób siebie maniaka religijnego, zostaw to na proces, na sędziów, na świadków, na to wszystko, na to zbiorowisko. Mnie nie musisz przekonywać, że jesteś prawdopodobnie wariatem. Holtrum nigdy nie miał żadnego syna. A ty jesteś przesłuchiwany i miej tego świadomość, albo odmawiasz zeznań. Nie. To ja ci powiem. Wszedłeś do niego, do jego pokoju z dłutem grawerskim w ręku i zamordowałeś go, wbijając mu je w ktani. Potem, a on się musiał długo męczyć, bo to był kawał chłopa, o tym wiesz dobrze. I potem napełniasz butelkę jego krwią i kradniesz mu zegarek. Po co ty mu kradniesz zegarek? Tego nie mogę pojąć do dzisiaj. Ja tego wszystkiego nie zrobiłem. Dobra, więc ty mi chcesz mówić, że to było tak. Uważaj, ty wchodzisz do niego, do jego pokoju, z jego zegarkiem w kieszeni, z jego krwią w butelce i widzisz go zabitego z twoim dłutem w ktani, tak? Tak. Dobrze, i co? I siadasz przy nim? Od razu? Nie. Naprzód zamknąłem mu oczy. Co zamknąłem? Co? Dosłownie? Dosłownie. Po co? Dlaczego? Tak się robi zmarłym. Aha, znaczy... Pierwszą rzeczą, jaka ci przychodzi do głowy, jak wchodzisz i widzisz zamordowanego człowieka, jaką uważasz za stosowne zrobić, to jest zamknąć mu oczy, tak? W ten sposób? To jest logiczne. Nie, to nie tak. Miał oczy otwarte i wydawało mi się, że patrzył na mnie i nie mogłem tego znieść. Nie mogłeś znieść, jak mordowałeś go, jego wzroku, jak mu przewijałeś gardło, jak patrzył na ciebie, jak jego krew płynęła do twojej cholernej butelki. Niech się pan nie martwi. Nie będę panu przeszkadzał. Niedługo się stąd wynoszę. Męczyli? Nie. Pytali tylko, czy się przyznaje i podpisałem protokół. Przyznał się pan? Oczywiście. Po co miałbym utrudniać? Na pewno wypuszczą pana po 48 godzinach. To zależy. A co pan właściwie zrobił? Morderstwo na tle seksualnym. Nie wierzę panu. Na pewno jutro pan stąd wyjdzie i będzie pan wolny. Wie pan co? Ja nie powiedziałem panu całej prawdy. Pan jest ostatnim człowiekiem, z jakim rozmawiam. Jutro idę na śmierć. Chce pan? Nie. Dziękuję. Jestem na diecie, a poza tym muszę być rano na czczo. To niesprawiedliwe. Myślę, że nie zasłużył pan na to. Że to choroba? Wiem. Pan mnie okłamuje. A jednak to prawda. Stąd mogę pójść tylko na śmierć. A. Więc to jest cela śmierci. Niech się pan nie boi. Niebezpieczeństwo przychodzi skądinąd. Przecież jesteśmy w szpitalu. Pan ma jeszcze wiele przed sobą. Kim pan właściwie jest? A jakie to ma znaczenie? Mogę być świętym, mogę być zbrodniarzem. Jutro będę kimś nowym, lepszym. Teraz jestem więźniem, o. Nie może pan mówić jaśniej?
Interesujesz mnie. Obecnie robią to o wiele lepiej, o wiele dokładniej. Jak na ciebie spojrzałem, to wiedziałem, że z nas dwóch ja jestem skończony. Długo tu siedzisz? Parę lat. Chcesz wiedzieć? Jak to było? Co? Z tą dziewczyną. Z dziewczynką. Miała dużo lalek. Jasne. Bardzo jasne włosy, tak. Użyłem jej jak lalki. Zrobiłem z nią to, co robią z lalkami dzieci. Możliwe, że takie dzieci posądza się o złe instynkty. Ale kto z nas w dzieciństwie nie rozpruł lalki? Jak ona się nazywała? Miriam. Tak, zdaje się, że Miriam. Ja rozumiem. To okropne spać z kimś takim jak ja. Pan Zania cię odbiera. Wychodzę. Numer i symbol. Numer i symbol. Poczekaj, pan tu. Bez numerów nie ma porządku. Każdy musi mieć numer. Porządek musi być. Jakby to było bez numerów? Każdy mógłby przyjść i wziąć. Wiesz pan. Aha. Można? Wtedy miał pan rację. To nie było pańskie ubranie. Ktoś się pomylił. Pamięta pan to jeszcze? To było tak dawno. Ktoś się musiał pomylić. Numery były inne. Ale nazwiska się zgadzały. To się rzadko zdarza. Dlatego teraz patrzę tylko na numery. To pan mi wtedy wydawał to ubranie? Mam nadzieję, że ta zamiana nie przyprawiła pana o zbytni ból głowy. Potem zamknie pan drzwi. Przepraszam. A ma pan jeszcze to moje stare ubranie? Jakie? Ten płaszcz pan zdeponował? I ten panu wydaje? Tak, ale... U mnie jest porządek. Numer się zgadza, nazwisko się zgadza. Do czego pan chcesz? Jak się panu nie podoba, to niech pan zdejmuje. I razie pan skończyć przyszedł. I tam składać zażalenie. Przepraszam pana. Wydał mi pan właściwe ubranie. Widzisz? Zapletę ci warkoczyk z taką różową wstążeczką. Cieszysz się? Będziesz miała takie różowe wstążeczki i wszystko, i zaraz dostaniesz obiad. Pan nie zrobi krzywdy moim dzieciom. Pan jest dobry. Pan sobie zaraz stąd pójdzie, tak?
dzieci.
Zapewniam was, nie dajcie się zwieść szkalującym podszeptom, kłamstwom i plotkarskim zabawonom. Zapewniam was, nie wierzcie w tę szalbierczą mistyfikację. Zapewniam was, że wszelkie wyssane z palca informacje, jakoby w zrealizowanym poatomowym kataklizmie, programie rekonstrukcji ludzkości, były wykorzystywane biologiczne doświadczenia na ludziach, są absolutną bzdurą, kłamstwem, zabobonem obrażającym zdrowy rozsądek. Zapewniam was o tym. Pan mnie nie słucha. Własnemu ojcu! Rozumiesz? To pański syn? Z obrzydzenia, ze wstydu! Teraz reperuje mi pan zegarek. Poznajcie się, to jest właśnie mój tatuś. Poznajcie się, przedstawiam ci mojego ojca. Pan Pernat, mój tatuś. Ojcze, mój dobroczyńco! Dzięki tobie mam ten wspaniały płaszcz! Dziękuję ci, mój łaskawy ojcze! Ja, twój syn... Patrzcie pan przed siebie! Dziękuję! Rozwali mi pan pies! Pernat, widzisz ten płaszcz? Jest prawie taki sam jak twój! To dar od mojego ojca! Tatosiu! Rozejdę! Tatosiu! Weź go, no! Chyba się nie gniewasz, że nie biorę od ciebie pieniędzy, co? Weź go, zrób coś, no! Bezmyślny rozpłodowcze! Słyszysz mnie? To ja! Wspaniały ojcze! Wielki prokuratorze, ty stwórco nieświadomych lajek! To ja! Jeden z twoich nieudanych tworów! Słyszysz mnie? Bezmyślny rozpłodowcze! Słyszysz mnie? To ja! Twój syn! No nie, jeźdź pan. To jeszcze parę kroków. No, to. No co? Czego jeszcze? Pan mówił mi o zegarku. A? Pan go zreperuje. Pan ma zgrabne ręce. Bardzo zgrabne ręce. A co mu jest? Chodzi. Chodzi, ale do tyłu. Wie pan, te wskazówki, które idą tak szybko do przodu, to taka... Ta mała, która tak chodzi wolno, że ruchu zauważyć nie można, to chodzi do tyłu. Przestał pan nosić okulary, a nic pan nie widzi. Zegarek jest zepsuty. Naprawi pan. Jeżeli będę umiał. Nauczy się pan. Pan podobno jest bardzo zdolny. Ile pan ma w ramionach? Co? Jak to w ramionach? No, szerokość ramion w centymetrach. No i ile pan ma? A na co to panu? No tak po prostu pytam się, no. Co pan się wstydzi własnego nazwiska? To pan wie. Pan się źle czuje. Nie, nie, nie. Przepraszam. Więc jak pan się nazywa?
Bernard. A pan zmienił nazwisko? Nie. A coś pan kręci, bo jak pan tu był ostatnim razem, to wydawało mi się, że pan się zupełnie inaczej nazywa. Myli się pan. A teraz pan chce ode mnie dowodu na nazwisko Bernard. Tak. No to kompletnie nie rozumiem, dlaczego pan chce mieć dowód na nie swoje nazwisko? Przecież pan mnie przesłuchiwał i pan mnie wypuścił. Chciałbym odebrać ten dowód. No ja pamiętam, myśmy rozmawiali kilka godzin nawet, między innymi na temat pańskiej tożsamości, ale o ile sobie przypominam, nie doszliśmy do żadnych konstruktywnych rezultatów. Bardzo mi przykro, ale nie ma pana ani w rejestrze żywych, ani umarłych. Znaczy pańskiego nazwiska, panie Bernard. Czy pan sobie jeszcze czegoś życzy? Proszę pana, ja muszę mieć dowód. Bez dowodu nie istnieje. Panie, nie ze mną te sprawy się załatwia. Ja mam do czynienia tylko z przestępcami. Po drugie, jest już po godzinach, ja skończyłem urzędowanie. Mogę stąd wyjść? No tak samo jak pan wszedł, może pan wyjść. Jest pan wolnym człowiekiem, panie Bernard. Wyłaź! Mówiłem ci, że lekarze zabijają ludzi i mówiłem ci, lekarze to mordercy. A nie wierzyłeś mi. Ty mi nadal nie wierzysz. Proszę. Proszę pani. Ja zaraz wyjdę. Zapłacę za wszystko. O, panie Bernard, pomóż pan ciężkie, sam nie dam rady. Ale mamy tu wziąć? A bierz pan, gdzie pan chce. Wezmę z tego rogu. No bierz pan. No. Bernard! Bernard, ty z nim! Więc jednak do niego przeszedłeś. Musiałeś mu się poddać! Właśnie ty! Przecież uprzedzałem cię, że to zbrodnie! Zna się pan na zegarkach? Bernard, ja od małego boję się spojrzeć mu w oczy, rozumiesz? Pan mnie nie słucha! Właśnie na łańcu! Rozumiesz? To pański syn? Z obrzydzenia, ze wstydu! Teraz zreperuje mi pan zegarek. Poznajcie się, to jest właśnie mój tatuś. Poznajcie się, przedstawiam ci mojego ojca. Pan Bernard, mój tatuś. Ojcze, mój dobroczyńco! Dzięki tobie mam ten wspaniały płaszcz! Dziękuję ci, mój łaskawy ojcze! Ja, twój syn... Patrzcie pan przed siebie! Dziękuję! Rozmawiaj mi pan pies! Bernard, widzisz ten płaszcz? Jest prawie taki sam jak twój! To dar od mojego ojca! Tatosiu! Rozina! Tatosiu! Weź go, no! Chyba się nie gniewasz, że nie biorę od ciebie pieniędzy, weź go, zrób coś, no! Bezmyślny rozpłodowcze! Słyszysz mnie? To ja! Wspaniały ojcze, wielki prokuratorze, ty stwórco nieświadomych lajek. To ja, jeden z twoich nieudanych dworów, słyszysz mnie? Bezmyślny rozpłodowcze, słyszysz mnie? To ja, twój syn. No nie, jeźdź pan. To jeszcze parę kroków.
No, to. No co? Czego jeszcze? Pan mówił mi o zegarku. Proszę bardzo, przyniosłem. Niech pan wejdzie. Tam jest ojciec. Proszę nie mówić, że pożyczam je od pana. Kto tam przyszedł, córeczko? Nawet nie wiem, jak się pan nazywa. Jak ja się nazywam? Bernard. Co to jest? Co to za pieniądze? Córeczko. Pan Bernard pożyczył. Będziesz mógł wykupić swoją książkę. Chodź tu na chwilę. Co ty się sprzedajesz? Dla mnie, dla swego ojca? Nieprawda, ojcze, niczego nie było. Pan Bernard sam. Ona się sprzedaje, tak? Nie. Co nie? Proszę pana, to nie tak. A jak? Oszukujecie mnie, tak? Ja pożyczam. Pożyczam, a kto teraz pożycza? Pana córka powiedziała, że to jest bardzo ważne dla pana. To ty jesteś taki dobry? Popatrz, ja myślałem, że ciebie nie ma, że jesteś pusty. To ty jesteś zupełnie inny. Jesteś dobry. Niech pan przestanie. Ja wiem, zobacz, ja ci ją przyniosę, moja książka, ona ci pomoże. Ja wiem, ty jej potrzebujesz. Moja książka, chodź, musimy ją odebrać, moją książkę. No chodź. Uważam, że ograniczenie się do obserwacji jest niewystarczające. Kropka. Zwłaszcza wobec faktu, że jeden z naszych współpracowników nadzorujących Bernata uległ wypadkowi w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Kropka. Nie za szybko dyktuję? W trosce o dalszy szybki postęp prac postuluję rozszerzenie programu badań i testów. A. W zakresie psychospołecznym. B. W zakresie fizjologiczno-medycznym. Kropka. I teraz proszę rozstrzelonym drukiem. Prace te należy rozpocząć od kontrolnego badania laboratoryjnego. Kropka. Panowie. Przepraszam. Zgubiliście okulary. Mam rację. Dobrze zrobiłem, prawda? Tak należało zrobić, prawda? Stój! Zaczekaj! Miałem papierosy i zapałki. Płaszcz nie mój. Chociaż niedawno mi takim kradli. Papierosy te same. A gdzie są zapałki?
Gdzie są zapałki? Dlaczego zabrałeś mi moje zapałki? Musiałeś mi ukraść moje zapałki. Mogę panu dać inne. To jest pana płaszcz? Nie wiem, nigdy nie lubiłem chodzić w płaszczu. Przypalić panu? Nie przypalić? Nie, dziękuję, ja nie palę. Ja tylko noszę. Czasami ktoś w nocy potrzebuje, to pijaga, to wariat. Nie, ja nie palę. Nie mogę palić palenie, bardzo mi szkodzi. To co, odda mi pan moje zapałki? Dziękuję. Ja nie jestem pijak ani wariat. A ciebie znam. Znam ten płaszcz. Mówili mi, że już nie żyjesz. Że jesteś ślepy. Czy ty wiesz, co to jest katarakta? Zaćma? Lekarze zabijają ludzi. Rozumiesz? Lekarze zabijają ludzi, więc zabić wszystkich lekarzy. Słuchaj, ludzie są bezwolni. Zobacz, jak te gazety na wietrze kręcą się tylko w kółko. Jedna drugą goni. Nie wiadomo, która jest pierwsza, która ostatnia. Ojej, przepraszam bardzo. Taśma się zgubiła. Proszę, poszukajcie. Ten tłum naprawdę jest zły. Tam musi być jakiś inny. Poszukać można. Przepraszam, pan nie widział dziewczyny? Miała rude włosy. Pan widzi, że tutaj nikogo nie ma. Byliśmy tu obydwoje, ten tłum krzyczy. Pan chce mówić we mnie, żeście przyszli razem z tym tłumem, z tego ekranu? Nie, ten tłum... Ten tłum nie istnieje, to jest tylko taśma, proszę pana. Ach, więc to jest kino. Kino? Czegoś takiego nie ma, to jest telewizja. A ta dziewczyna miała rude włosy. Kino, dziewczyna, czego właściwie pan chce ode mnie? Pan chce mnie nawrócić? Nie, szukam dziewczyny, miała na imię Rozyna. Sekundę. Szukałam tej taśmy z drugim tłumem. Przepraszam. Nie ma. To nie widział pan jej? Proszę pana, tłum mi się zgubił. Pan tego nie rozumie? Pan mi z jakąś dziewczyną. Czego właściwie pan chce ode mnie? Z jakiego filmu pan się urwał? Z jakiejś taśmy? Niech mnie pan teraz zostawi, ja teraz pracuję. No, to co robimy? Czekany na wosku nieba i maciucia. Tu jest miejsce utajenia, utajeni. Tu jest miejsce ulepienia, ulepieni. Rozpuszczenia, rozpuszczony. Przepraszam pana. Czy nie przychodziła tędy dziewczyna? Miała rude włosy. Co to? Pan się źle czuje. A co, chcesz mi pomóc? Nie, mogę zawezwać lekarza. Nie, to nie to. Jeżeli naprawdę chcesz mi pomóc, to podaj mi ten kapelusz. Widzisz, leży tak daleko. Nie mogę sięgnąć, zobacz. To? To wszystko? Co mogę zrobić dla pana? Wszystko? Przecież to jest najważniejsze. Ten kapelusz. A czym byłbym bez niego? Oddasz mi go? No widzisz. Od razu jest mi lepiej. A ty chodzisz z gołą głową. Zatoki, łysienie. Kim pan jest? Pochodzenie rzecz ważna, ale czy wszystko na... I pokaż pan dowód. Po co? Numer niepotrzebny. Może pan przepisać z książki meldunkowej? To znaczy, że nie ma pan dowodu. Nie, ja tylko...
Poszukam i przyniosę panu na dół. Do jutra. Panie Pernat, ma pan czas poszukać? Do jutra musi się znaleźć. Do jutra! Rozumiemy się, panie Pernat. Naprawdę, nie odebrałem. Ale przepustkę na rzeczy pan przecież dostał. Ubranie odebrałem. A po co pan kłamie? Pan zgubił dowód, tylko że tego nie załatwia się u nas. Rzeczy. Ubranie odebrałem. Dowód tu został. On musi tutaj gdzieś być. Pan się nazywa? Co pan się wstydzi własnego nazwiska? Pan wie! Pan się źle czuje. Nie, nie, nie. Przepraszam. Więc jak pan się nazywa? Pernat. A pan zmienił nazwisko? Nie. A coś pan kręci, bo jak pan tu był ostatnim razem, to wydawało mi się, że pan się zupełnie inaczej nazywa. Myli się pan. A teraz pan chce ode mnie dowodu na nazwisko Pernat. Tak. No to kompletnie nie rozumiem, dlaczego pan chce mieć dowód na nie swoje nazwisko? Przecież pan mnie przesłuchiwał i pan mnie wypuścił. Chciałbym odebrać ten dowód. No ja pamiętam, myśmy rozmawiali kilka godzin nawet, między innymi na temat pańskiej tożsamości, ale o ile sobie przypominam, nie doszliśmy do żadnych konstruktywnych rezultatów. Bardzo mi przykro, ale nie ma pana ani w rejestrze żywych, ani umarłych, znaczy pańskiego nazwiska, panie Pernat. Czy pan sobie jeszcze czegoś życzy? Proszę pana, ja muszę mieć dowód. Bez dowodu nie istnieje. Panie, nie ze mną te sprawy się załatwia. Ja mam do czynienia tylko z przestępcami. Po drugie, jest już po godzinach, ja skończyłem urzędowanie. Mogę stąd wyjść? No tak samo jak pan wszedł, może pan wyjść. Jest pan wolnym człowiekiem, panie Pernat. Tylko patos jeszcze działa na takie psie nogi. Oddam pan. Błagam, proszę. Oddam pan. Dobrze. Dziękuję. Ale na pewno pan odda. Trzy, tak. Cztery. Dziękuję. Cztery. Trzy, dziękuję. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Psie nogi. Trzy, cztery. Trzy. Cztery! Nigdy nie zostawiaj klucza w drzwiach. Synku, mogą cię zamknąć. Obiecałem ci i jestem. To jest ta książka? Miałeś ją tysiące razy w ręku. Ja? Tak, tutaj jest wszystko. Każda chwila, każde zdarzenie. O. Bardzo ładne. Bardzo ładnie, że robisz okładkę do mojej książki. Właściwie to nie jest moja książka. Ona jest tobie bardziej potrzebna. Tu jest odpowiedź, której tylko ty potrzebujesz. Co jest w tej książce? Cel. Nie rozumiem. Napisano wiele książek, w których dokładnie opisano, jak powstał człowiek, ale nigdzie nie napisano, po co, w jakim celu.
W tej książce jest na to odpowiedź? Tak. Ona jest tylko dla ciebie. Jak może istnieć książka, w której odpowiedź przeznaczona jest tylko dla mnie? Każdy tu może znaleźć odpowiedź. Trzeba jedynie użyć odpowiednich samogłosek. Jeżeli się tego nie rozumie, jest się głupcem. Prawda? Mój tatuś! Ojcze, mój dobroczyńco! Dzięki tobie mam ten wspaniały płaszcz! Dziękuję ci, mój łaskawy ojcze! Ja, twój syn... Patrzcie pan przed siebie! Dziękuję! Nazwali mi pan pies! Pernat, widzisz ten płaszcz? Jest prawie taki sam jak twój! To dar od mojego ojca! Tatusiu! Rozina! Tatusiu! Weź go, no! Chyba się nie gniewasz, że nie biorę od ciebie pieniędzy, co? Weź go, zrób coś, no! Bezmyślny rozpłodowcze! Słyszysz mnie? To ja! Wspaniały ojcze, wielki prokuratorze, ty stwórco nieświadomych lajek. To ja! Jeden z twoich nieudanych tworów, słyszysz mnie? Bezmyślny rozpłodowcze, słyszysz mnie? To ja! Twój syn. No nie, jeźdź pan. To jeszcze parę kroków. No, to. No co? Czego jeszcze? Pan mówił mi o zegarku. A? Pan go zreperuje. Pan ma zgrabne ręce. Bardzo zgrabne ręce. A co mu jest? Chodzi. Chodzi, ale do tyłu. Wie pan, te wskazówki, które idą tak szybko do przodu, to taka... Ta mała, która tak chodzi wolno, że ruchu zauważyć nie można, to chodzi do tyłu. Przestał pan nosić okulary, a nic pan nie widzi. Zegarek jest zepsuty. Naprawi pan. Jeżeli będę umiał. Nauczy się pan. Pan podobno jest bardzo zdolny. Ile pan ma w ramionach? Co? Jak to w ramionach? No, szerokość ramion w centymetrach. No i ile pan ma? A na co to panu? No tak po prostu pytam się, no. Mieliśmy stworzyć nowy, lepszy, odporniejszy gatunek ludzi. Pytali tylko, czy się przyznaje. I podpisałem protokół. Przyznał się pan. Oczywiście. Po co miałbym utrudniać? Na pewno wypuszczą pana po 48 godzinach. To zależy. A co pan właściwie zrobił? Morderstwo na tle seksualnym. Nie wierzę panu. Na pewno jutro pan stąd wyjdzie i będzie pan wolny. Wie pan co? Ja nie powiedziałem panu całej prawdy. Pan jest ostatnim człowiekiem, z jakim rozmawiam. Jutro idę na śmierć. Chce pan? Nie. Dziękuję. Jestem na diecie, a poza tym muszę być rano na czczo. To niesprawiedliwe. Myślę, że nie zasłużył pan na to. Że to choroba? Wiem. Pan mnie okłamuje. A jednak to prawda. Stąd mogę pójść tylko na śmierć. A.
Więc to jest cela śmierci. Niech się pan nie boi. Niebezpieczeństwo przychodzi skądinąd. Przecież jesteśmy w szpitalu. Pan ma jeszcze wiele przed sobą. Kim pan właściwie jest? A jakie to ma znaczenie? Mogę być święty, mogę być zbrodniarzem. Jutro będę kimś nowym, lepszym. Teraz jestem więźniem, o. Nie może pan mówić jaśniej? Interesujesz mnie. Obecnie robią to o wiele lepiej, o wiele dokładniej. Jak na ciebie spojrzałem, to wiedziałem, że z nas dwóch ja jestem skończony. Długo tu siedzisz? Parę lat. Chcesz wiedzieć? Jak to było? Co? Z tą dziewczyną. Z dziewczynką. Miała dużo lalek. Jasne. Bardzo jasne włosy, tak. Użyłem jej jak lalki. Zrobiłem z nią to, co robią z lalkami dzieci. Możliwe, że takie dzieci posądza się o złe instynkty. Ale kto z nas w dzieciństwie nie rozpruł lalki? Jak ona się nazywała? No nie, pan. To jeszcze parę kroków. No, to. No co? Czego jeszcze? Pan mówił mi o zegarku. A? Pan go zreperuje. Pan ma zgrabne ręce. Bardzo zgrabne ręce. A co mu jest? Chodzi. Chodzi, ale do tyłu. Wie pan, te wskazówki, które idą tak szybko do przodu, to tak, a ta mała, która tak chodzi wolno, że ruchu zauważyć nie można, to chodzi do tyłu. Przestał pan nosić okulary, a nic pan nie widzi. Zegarek jest zepsuty. Naprawi pan. Jeżeli będę umiał. Nauczy się pan. Pan podobno jest bardzo zdolny. Ile pan ma w ramionach? Co? Jak to w ramionach? No, szerokość ramion w centymetrach. No i ile pan ma? A na co to panu? No tak po prostu pytam się, no. Mieliśmy stworzyć nowy, lepszy, odporniejszy gatunek ludzi. I Pernat jest bliski tym założeniu. Pozwólcie mu normalnie żyć. Nie można go traktować jak doświadczalnego szczura. Pozwólcie mu normalnie żyć. Po co te hasła? Pernat to seria próbna, informacyjna, przedwcześnie wypuszczona na rynek. Nie znamy dokładnie jego właściwości. Mamy pełne prawo uważać go za egzemplarz testowy. Ale testy, no takie jak dla szczurów, ta. Labirynt na końcu cukier. Przecież to jest człowiek. A skąd masz tę pewność? Pan się nie boi. Ja służbowo. Sprawdzam przewody kominowe. To u pana jest ten piec? Jaki? Miałem papierosy i zapałki. Płaszcz nie mój. Chociaż niedawno mi taki ukradli. Papierosy te same.
A gdzie są zapałki? Gdzie są zapałki? Dlaczego zabrałeś mi moje zapałki? Musiałeś mi ukraść moje zapałki. Mogę panu dać inne. A to jest pana płaszcz? Nie wiem, nigdy nie lubiłem chodzić w płaszczu. Przypalić panu? Nie przypalić? Nie, dziękuję, ja nie palę. Ja tylko noszę. Czasami ktoś w nocy potrzebuje, to pijaga, to wariat. Nie, ja nie palę. Nie mogę palić palenie, bardzo mi szkodzi. To co, odda mi pan moje zapałki? Dziękuję. Ja nie jestem pijak, ani wariat. A ciebie znam. Znam ten płaszcz. Mówili mi, że już nie żyjesz. Że jesteś ślepy. Czy ty wiesz, co to jest katarakta? Zaćma? Lekarze zabijają ludzi. Rozumiesz? Lekarze zabijają ludzi, więc zabić wszystkich lekarzy. Słuchaj, ludzie są bezwolni. Zobacz, jak te gazety na wietrze kręcą się tylko w kółko. Jedna drugą goni. Nie wiadomo, która jest pierwsza, która ostatnia. A my nie tylko głupiejemy i mądrzejemy. Głupiejemy i mądrzejemy. Bezzębni, bezwolni. I tylko się boimy. W kółko wszystkiego się boimy. A ty co? Myślisz, że jesteś poza tym? Że jesteś taki święty? Tu. Ja idę w tamtą stronę, a ty? Do siebie. Ja wiem, do kogo ty idziesz. Idziesz do niego. Musisz w końcu do niego dojść. Ale pamiętaj. To zbrodniarz. A kto to jest? Co on zrobił? Napłodził dzieci! Napłodził dzieci! Miałem się zgłosić do kontroli zębów. Pan pokaże zęby. A co, bolą pana zęby? O, myślę, że mam zdrowe zęby. Ja też tak myślę. Wyglądają na zdrowe. Niech pan otworzy lewe oko. A ja miałem przyjść na kontrolę zębów. Pan otworzył prawe oko. Niech pan otworzy lewe. Lewe, lewe. O, szerzej proszę. O, no, oko, o. O, wychodzę. Sam pan powiedział. Panie, przecież pan ma zdrowe zęby. O co panu chodzi? O. Teraz dobrze, dobrze. Ma pan poczucie światła? I dobrze, że pan przyszedł, kochany. Zdrowie trzeba kontrolować. Mnie się wydaje, że ma pan zaczątki katarakty. Bardzo proszę pana, słusznie, że pan przyszedł. Ma pan dużo szczęścia. Katarakta wcześniej rozpoznana daje dobre rokowania w leczeniu, wie pan. Prawe oko proszę teraz tutaj. No jest, jest jak łuska. Katarakta. Panie, jak pan tu wszedł? Przecież pan powinien być zupełnie ślepy. Siostro, proszę przytrzymać głowę pacjenta. Mały zabieg, proszę pana. Muszę się upewnić. To będzie trochę boleć. Niech się pan nie martwi, dostanie pan zwolnienie. Po zabiegu może mieć pan zaburzenia widzenia. Ej, mordeczka, mordeczka. Wiesz to. Siedź, syneczku, siedź i musisz jeść. Dużo jeść. Czemu temu pan mnie stąd wypuści? Ty nie widzisz samego siebie, no to skąd możesz wiedzieć, kim jesteś? Musisz jeść, dużo jeść.
Czemu? Czemu pan mnie nie zaprowadzi do domu? Przecież ty nie widzisz. To nie wiesz, gdzie mieszkasz. No, jedz. Masz. Jak mnie pan wypuści. Jedz. Jedz, no. Masz. Wisi do góry nogami, przymocowany tylko za jedną nogę. Czy pan tu bzdury opowiada? Pan się pytał. No i dobrze. Rzeczy pan ma w przechowalni? Niech pan to bierze. Może pan iść. Tak po prostu? Czego? Przepraszam pana. Pan odbiera czy zdaje? Wychodzę. Co mi pan daje? Nie umie pan czytać? Numer i symbol. GZ565. To poczekaj pan tam. Nie wchodź pan tu. Tak jest. O? No dawaj pan numerek. Ale zaraz. Mój był inny. Pokaż pan numer. Numer i symbol się zgadza, czego pan chce. Ale to nie mój. Na pana miejscu przymierzyłbym. Reklamacja może potrwać. No ale... No... Co mam z tym zrobić? Mam w tym wyjść? Jeżeli pan w ogóle chce stąd wyjść, niech pan lepiej idzie. Panowie! Przepraszam. Zgubiliście okulary. Czego? Przepraszam pana. Pan odbiera czy zdaje? Wychodzę. Co mi pan daje? Nie umie pan czytać? Numer i symbol. GZ565. To poczekaj pan tam. Nie wchodź pan tu. Tak jest. O? No dawaj pan numerek. Ale zaraz. Mój był inny. Pokaż pan numer. Numer i symbol się zgadza, czego pan chce. Ale to nie mój. Na pana miejscu przymierzyłbym. Reklamacja może potrwać.
No ale... No... Co mam z tym zrobić? Mam w tym wyjść? Jeżeli pan w ogóle chce stąd wyjść, niech pan lepiej idzie. Panowie! Przepraszam. O, zgubiliście okulary. Mam rację. Dobrze zrobiłem, prawda? Tak należało zrobić, prawda? Stój! Zaczekaj! Miałem papierosy i zapałki. A to? Co to jest? Ja wiem. No i co mi z tego, że pan wie? Miał pan trutkę wysypywać gołębiom na dach. Podwórko mi obsrywają. Panie Holtrum. No, co? Nie po to dałem, żeby leżało. Pan mieszka na poddaszu. Nie ja. Nie będę co dzień właził na górę. Ja to zrobię. O, tylko uważaj pan. Rób pan to ostrożnie, w rękawiczkach. Ziarno zatrute. Może się pan sam podtruć. Przepraszam. Zegarek mi pan zreperował? Ja? Przecież widzę, że nawet go pan nie otworzył. Co pan robi? Co nie widzi pan? Nie, że. Dlaczego? Ankieta. Typowe miary. A. Podnieś pan ręce. I pokaż pan dowód. Po co? Numer mi potrzebny. Może pan przepisać z książki meldunkowej? To znaczy, że nie ma pan dowodu. Nie, ja tylko poszukam i przyniosę panu na dół. Do jutra. Panie Pernat, niech pan prędko zejdzie na dół. Oj, pan schodzi tak powoli. Ja miałam panu powtórzyć, ale ja wszystko zapomniałam. Pan Holtrum będzie zły. Ale czy pan na pewno dobrze naprawił ten zegarek? On na pewno będzie na mnie zły.
Panie Holtrum. Panie Holtrum. Przyniosłem. Gdzie pan jest? Panie Holtrum. Pański syn prosił. Siedział na ziemi, trzymając butelkę z ciemną zawartością oznaczoną jako dowód. Numer to nie obchodzi pana. Obok leżało ciało Denata. Czy w tym fragmencie zgadzasz się z brzmieniem protokołu? Tak. No to dalej. Według ekspertyzy gęstym, ciemnym płynem była krew, która zarówno swoją grupą, jak i charakterystyką genetyczną odpowiadała krwi zabitego. To nie była jego krew. Pernat, obydwa jesteśmy dorośli, a tu jest ekspertyza. Ty dla tej odrobiny krwi zabiłeś człowieka? Zamordowałeś? Wiesz, ja widziałem różnych zboczeńców, ale takiego jak ty widzę pierwszy raz. Może ty jesteś honorowy dawca krwi? A może ty jesteś płatny dawca? Odpowiadaj, mów! To nie była jego krew, to była krew jego syna. Nie rób siebie maniaka religijnego, zostaw to na proces, na sędziów, na świadków, na to wszystko, na to zbiorowisko. Mnie nie musisz przekonywać, że jesteś prawdopodobnie wariatem. Holtrum nigdy nie miał żadnego syna. A ty jesteś przesłuchiwany i miej tego świadomość albo odmawiasz zeznań. Nie. To ja ci powiem. Wszedłeś do niego, do jego pokoju z dłutem grawerskim w ręku i zamordowałeś go, wbijając mu je w ktani. Potem, a on się musiał długo męczyć, bo to był kawał chłopa, o tym wiesz dobrze. I potem napełniasz butelkę jego krwią i kradniesz mu zegarek. Po co ty mu kradniesz zegarek? Tego nie mogę pojąć do dzisiaj. Ja tego wszystkiego nie zrobiłem. Dobra, więc ty mi chcesz mówić, że to było tak. Uważaj, ty wchodzisz do niego, do jego pokoju, z jego zegarkiem w kieszeni, z jego krwią w butelce i widzisz go zabitego z twoim dłutem w ktani, tak? Tak. Dobrze, i co? I siadasz przy nim? Od razu? Nie. Naprzód zamknąłem mu oczy. Co zamknąłem? Co, dosłownie? Dosłownie. Po co? Dlaczego? Troszkę, w której odpowiedź przeznaczona jest tylko dla mnie. Każdy tu może znaleźć odpowiedź. Trzeba jedynie użyć odpowiednich samogłosek. Jeżeli się tego nie rozumie, jest się głupcem. Prawda? Popatrz, klęczę przed tobą. To jednak ty jesteś aniołem, a ja diabłem. Swoje własne ja. Jak wyglądałoby społeczeństwo złożone z takich pernatów indywidualistów? Przecież taki układ by się rozpadł, zniszczył. Tak, rozumiem. Zagrożenie społeczeństwa z powodu przerostów indywidualności. O czym my mówimy? O nas. Nie przesadzę, nie przesadzę. Pernat wcale tak bardzo nie ucierpiał. Wprost przeciwnie, wykazuje wzrost aktywności. No, jeszcze parę testów, wzrost świadomości i zbuntuje się. Co? Zbuntuje się. Co? Potrzebujesz czegoś? Zostawcie mnie. O, to ty. Pomóż mi. Ja? Co mam zrobić? Weź mnie. O. Może pójdziemy do kina? Czy ty wiesz, gdzie jest kino? Kino? Kino. Może pójdziemy do kina? No dobrze, to już chodźmy do kina. Zaprowadzę cię. Przepraszam cię, Pernat. Za co?
Płakałam. To ludzkie. To pójdziemy do kina. To już lepiej chodźmy do kina. Ty tłum się zgubił. Ojej, przepraszam bardzo. Taśma się zgubiła. Proszę, poszukajcie, ten tłum naprawdę jest zły. Tam musi być jakiś inny. Poszukać można. Przepraszam, pan nie widział dziewczyny, miała rude włosy. Pan widzi, że tutaj nikogo nie ma. Byliśmy tu obydwoje, ten tłum krzyczał. Pan chce mówić we mnie, żeście przyszli razem z tym tłumem, z tego ekranu? Nie, 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 nie ten tłum. Ten tłum nie istnieje, to jest tylko taśma, proszę pana. Ach, więc to jest kino. Kino? Czegoś takiego nie ma, to jest telewizja. A ta dziewczyna miała rude włosy. Kino, dziewczyna, czego właściwie pan chce ode mnie? Pan chce mnie nawrócić? Nie, nie, szukam dziewczyny, miała na imię Rozyna. Sekundę. Szukałam tej taśmy z drugim tłumem. Przepraszam. Nie ma. To nie widział pan jej? Proszę pana, tłum mi się zgubił. Pan tego nie rozumie? Pan mi z jakąś dziewczyną. Czego właściwie pan chce ode mnie? Z jakiego filmu pan się urwał? Z jakiejś taśmy? Niech mnie pan teraz zostawi, ja teraz pracuję. No, to co robimy? Przepraszam pana. Czy nie przychodziła tędy dziewczyna? Miała rude włosy. Co to? Pan się źle czuje. A co, chcesz mi pomóc? Nie, mogę zawezwać lekarza. Nie, to nie to. Jeżeli naprawdę chcesz mi pomóc, to podaj mi ten kapelusz. Widzisz, leży tak daleko. Nie mogę sięgnąć, zobacz. To? To wszystko? Co mogę zrobić dla pana? Wszystko? Przecież to jest najważniejsze. Ten kapelusz. A czym byłbym bez niego? Oddasz mi go? No widzisz. Od razu jest mi lepiej. A ty chodzisz z gołą głową. Zatoki, łysienie. Kim pan jest? Pochodzenie rzecz ważna, ale... Ja chcę pomóc śledztwu, ale nie wiem, jak mam odpowiadać na pytania. Wy więcej wiecie niż ja sam. Dobra, zacznijmy od początku. Jak się nazywasz? Znaleziono u doktora Vassore. Tkwiło w jego krtani. Nieporęczne narzędzie, prawda? A jednak tym go ktoś zamordował. Co pan powie o tym po prostu jako sąsiad? Ja pracuję w płycie cynkowej albo miedzianej, no albo wytrawiam kwasem, albo graweruję. Gówno prawda! Piętro niżej od ciebie ginie człowiek, doktor Vassore, najlepszy specjalista od zaćmy, leczył ludzi, rozumiesz? I w tej sytuacji twoje nie wiem nabiera innego znaczenia, panie Pernat. Moje nie wiem jest inne, bo ja naprawdę nic nie wiem. Ja widzę, że pan nie chwyta. Pan stąd wyjdzie, pan będzie dalej funkcjonował. Ale pan nam nie chce pomóc, Pernat, i to jest bardzo przykre. Co pan ostatnio tworzy? Mam zamówienie na miedziolet. Dalej, niech pan mówi. Otóż przenoszę rysunek na płytę i powiększam go. Czym? Co? Czym pan to robi? Rylcem. A
skaleczył się pan kiedyś przy tej robocie? No, czasem zdarza się, że rylec może zeskoczyć i skaleczy w palec, ale nie groźnie. Nie groźnie. A w szyję pan się kiedyś skaleczył? Nie. Nie, nie skaleczyłem. Ja nikomu nic nie zrobiłem. Dobra, dobra. A co jest na tym obrazku, który pan teraz robi? Człowiek. Wiszący. Powieszony? Nie. Wygląda to tak, jakby go chcieli ukrzyżować, ale zdążyli tylko przyłapać za jedną nogę. I co? I odpadł. Wisi do góry nogami, przymocowany tylko za jedną nogę. Co pan tu bzdury opowiada? Pan się pytał. No i dobrze. Rzeczy pan ma w przechowalni? Niech pan to bierze. Może pan iść. Tak po prostu?